No cześć, z tej strony Dark Angelino i to jest kolejny film w stylu pogadajmy sobie na jakiś temat. Ponieważ naprawdę zachciało mi się pogadać na temat ogólnie gier, ale przede wszystkim na temat Life is Strange, ponieważ brakowało mi opierdzielania Life is Strange za to, jakim gównem się stało. Właściwie to, jeśli mam być serio, na chwilę obecną Life is Strange jest na prawdopodobnie najgorszej możliwej pozycji, jak dla mnie, jeśli chodzi o gry. No ewentualnie jest The Last of Us 2. A właściwie to przyszłość teraz to was może być na gorszej pozycji niż Life is Strange, ale naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo źle. I ogólnie jeśli chodzi o gry, to ja po prostu jestem na chwilę obecną rozczarowany. Ja, jeśli mam być serio, naprawdę tęsknię za rokiem 2018, ponieważ rok 2018 to był rok, gdy naprawdę była fala hitów growych. Detroit Become Human, God of War, Life is Strange 2, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey. W 2018 roku wyszło tyle zajebistych gier, a w kolejnych latach tych dobrych gier, takich fajnych, najbardziej ciekawych, wychodziło coraz mniej. I to jest po prostu tragiczne, ale zauważalne, bo w 2019 roku było mniej gier, które mnie zainteresowały. 2020 rok tak samo właściwie. To jedynie mnie w zainteresował tak mocno z takich poważniejszych gier, takich mocnych, to mnie jedynie zainteresował Cyberpunk. I tak samo 2022 rok, jedyna taka gra, która mnie zainteresowała, no poza Call of Duty, to jest God of War Ragnarok. A tak poza tym to zupełnie nic, a obecnie mamy rok 2023. Ludzie, mamy na chwilę obecną maj. Więc prawie jesteśmy już w połowie tego roku i na chwilę obecną jeszcze ani jedna gra mnie nie zainteresowała. Wiem, że na pewno zainteresuje mnie Call of Duty, bo jestem zawsze zainteresowany Call of Duty, o ile oczywiście Call of Duty ma w ogóle tryb single player. Pozdrowienia dla Call of Duty Black Ops 4. A tak to, no mnie Call of Duty interesuje akurat, ale cokolwiek mnie innego zainteresuje poza Call of Duty w tym roku? Myślałem naprawdę, że mnie zainteresuje Hogwarts Legacy i naprawdę tak myślałem. Ale im dłużej myślę o tej grze, to tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że to jednak wcale nie była taka dobra gra, jak ludzie myśleli. Ja też nie zamierzam twierdzić, że to jest krap. Na poziomie The Last of Us 2 albo jest tego za i Life is Strange, nic z tych rzeczy. Ale jest to dla mnie gra, która mnie, jeśli ma być serio, zawładła. I naprawdę nie wiem, czy tutaj to jest kwestia tego, że mi po prostu klimat Harry'ego Pottera nie podchodzi. Co może to jest po prostu klimat, co może to jest po prostu kwestia tego, że sama gra była zbyt nudna, jak dla mnie, i w ogóle Złotyca moim zdaniem był beznadziejny. Na szczęście Ragnarok nie był na poziomie Zelda, ale był słaby. I ogólnie cała ta otoczka, to wszystko, co się działo w tej grze, w ogóle jak dla mnie było za mało fabuły, a po raz kolejny za dużo wpierdolwi zadań pobocznych. I to jest też coś, co mnie naprawdę wkurwia, jeśli chodzi o te dzisiejsze gry, że ja serio odnoszę wrażenie, że twórcy gier, zamiast skupić się na fabule przede wszystkim, na tym, żeby postaci były różnorodne, dobrze napisane, to oni się najbardziej skupiają na gameplayu. Na gameplayu, na zadaniach pobocznych, ale fabule tak trochę mają gdzieś i tak samo gdzieś mają postacie. Ogólnie. I to jest coś, co mnie naprawdę w grach wkurwia ostatnio. Ja to widzę naprawdę, że coś takiego ma miejsce. Nie wiem, może mi się to wydaje, ale naprawdę odnoszę takie wrażenie, że twórcy gier zaczynają olewać fabułę, postacie, tylko skupiają się na gameplayu. Na gameplayu i na zadaniach pobocznych, by tylko gra była jak najbardziej długa. Bardziej skupiają się na tym, żeby gra miała długość, a nie jakość w sobie. I to jest naprawdę coś, co mnie, że tak powiem, smuci, ale naprawdę odczuwam coś takiego naprawdę ma miejsce. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, teraz przejdę na chwilę do Wings, czyli do tej bajki, ponieważ jest taka jedna sprawa, którą muszę wam wyjaśnić, mianowicie zmieniłem kompletnie swoje zdanie na temat Icy z klubu Wings. Nie za nagle jej nienawidzę coś, tylko po prostu stwierdziłem jednak, że faktycznie ten motyw z tym, że ona ma siostrę zamienioną w lisa i również, że ona właściwie to jest antybohaterką, a nie złotycą, to mnie przekonało i doszedłem do wniosku, że faktycznie jednak to ma sens. Za Icy jest antybohaterką, a nie złotnicą. Ja też tłumaczę bardziej na temat rozwijam
W moich filmach z GTA San Andreas, których oczywiście nie mam jak wrzucić, no bo nie mam internetu, więc to taka niefajna sprawa, ale gdy już te filmy wrzucę, to tam właśnie ten temat bardziej rozwijam i tam też bardziej wyjaśniam, dlatego zmieniłem jednak zdanie i stwierdzam, że no na koniec końców lubię Ice, jednak chciałbym dobre zapłacenie dla niej, nawet kuźwa, sam już myślałem, kurde, dlaczego Ice miałaby nie być częścią Onyx, mogłaby być. Więc naprawdę to jest jedynie pokazanie tego, jak ja zmieniłem zdanie o tej bajce. Jak ja się do Wings przekonałem, do tego stopnia sobie stwierdzić, że jednak jest spoko bajka, jest nawet same Wings lubię po części, a Life is Strange? Gdy ja myślę o Life is Strange, to mam coraz gorsze myśli. I to już nie są nawet jakiekolwiek, już nie mam jakiejkolwiek nadziei, że Life is Strange wróci na dobre tory, już tą nadzieję straciłem. I co? Oglądałem tą bajkę, którą my zaczęli nagrywać Eredin, Shira i Księżyc Mocy. I tylko naprawdę oglądając tą bajkę, jedynie tym bardziej otworzyłem oczy na to, że Life is Strange jest już stracona. Że niezależnie od tego, co Square Enix wycenią, bo Square Enix nie potrafi tegokolwiek już zrobić, to Life is Strange jest na pozycji przegranej. Ja się w ogóle też parę newsów dowiedziałem, naprawdę warto tam odwiedzać kanał Erdina, jeśli człowiek interesuje bajkami jak Wings albo Lorok, bo ja się dowiedziałem, nie od Erdina samego, ale taka jedna Junko dała znać, że Junko to jest jedna z widzek Erdina, ona dała znać, że podobno jest zapowiedziane za sezon Lorok, czyli te bajki właśnie gdzie są Lina i Karisa. Jeśli to jest prawda, to ja się naprawdę z tego powodu cieszę, bo naprawdę chcę powrót Liny i Karisy. Mam tylko nadzieję, że tego nie zepsują. I również mam nadzieję, że faktycznie Lina i Karisa będą głównymi bohaterkami. Że będą tańczą Loyrok i również że wreszcie zobaczę Borealis, bo zobaczę Kalix, bo za w ogóle sama świadomość tego, że faktycznie chcę kontynuować Loyrok, że ja chcę w ogóle Loyrok oglądać, chcę zobaczyć, co się dalej stanie z tymi księżyckami, gdyż kolejne postacie dla mnie teraz mam totalnie wyjebane. Właściwie to jedyne postacie z Life is Strange, które mnie obchodzą, tak na serio mnie obchodzą, na serio lubię te postacie, to są Chloe, Rachel, Son i Daniel. Tyle, że jeśli chodzi o ich historię, tu już nie ma tego kontynuować. No bo Rachel nie żyje, Chloe tutaj już nie ma kontynuacji, tak samo Son i Daniel. Więc jak dla mnie Life is Strange jest już zakończona. Loyrok z kolei? Naprawdę chcę zobaczyć, co się tam dalej będzie działo w Loyrok. Więc to jest totalna przepaść. Jeśli chodzi o tą bajkę i o tą grę, że Lorok nie jest to ciekawi, Life is Strange mam wyjebane już w sumie. Znaczy wyjebane, nie, no na pewno z ciekawości sprawdzę, jak zła będzie kolejna też Life is Strange, ale ja już po prostu, mnie już nic Life is Strange nie interesuje. Nic, co mogłoby ewentualnie jeszcze być dalej kontynuowane, mnie nie interesuje. I to jest jedynie pokazanie tego, jak Life is Strange się stoczyło na dno. I to, co myślą głupi fani Life is Strange Koros, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ są fakty i jest zdanie poszczególnych osób. Fakty są takie, że Life is Strange Koros to jest nudna gra z najbardziej nudnymi postaciami, najgorszym gameplayem, najgorszym złoczyńcą, najgorszą główną bohaterką i w ogóle wszystkim, co jest najgorsze. To jest nawet z dwojga zagłowali teraz to ma dwa, bo tam z nami była jakaś akcja. A w Koros tego w ogóle nie ma. Ale właśnie, ma podobno być na trzeci sezon Loyrok. Naprawdę mam nadzieję, że tego nie zepsują. I również mam nadzieję, że trzeci sezon Loyrok będzie z akcją. Na faktycznie będzie akcja, będzie więcej akcji. Również jestem bardzo ciekawy, co będzie wyceniać Spraxina, żeby się zemścić. Więc to mnie naprawdę ciekawi. I jeśli ma być sery, cieszy mnie to, ponieważ nawet w moich filmach z GTA San Andreas, których nie wrzuciłem niestety, bo nie mam jak, mówiłem, że naprawdę liczę na to, że Loyrok będzie kontynuowane i nawet chciałbym jakiś reboot Loyrok z inną fabułą, ale z tymi samymi postaciami. Tyle, że najlepiej, żeby w tym reboocie Lina była główną bohaterką. I przynajmniej jedno z moich życzeń, jeśli oczywiście to jest prawda, co Junku psa, się właśnie spełnia, że Loyrok będzie kontynuowana. Więc to mnie naprawdę cieszy, ponieważ mimo tego, że to jest bajka strasznie cyklikowa, to jednak chcę zobaczyć kontynuację tych postaci, chcę wiedzieć, co się dalej będzie z nimi działo. I teraz tak. Się też dowiedziałem, że faktycznie Wings również będą kontynuowane niedługo i w ogóle ma powstać reboot Wings. Moim zdaniem to jest nie najlepszy krok, bo najpierw powinni się zabrać za w ogóle kontynuację 8 sezonu, żeby dokończyć historię Icy, no ale mam nadzieję, że jednak tą historię też będą kontynuować. Lecz jeśli oni planują reboot, faktycznie, pierwszego sezonu, się dowiedziałem, że planują reboot właśnie pierwszego sezonu, Unix, ci twórcy, to
Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo Reboot ma to do siebie, że w Reboocie są oczywiście te same postacie, które są w oryginale, ale te postacie mogą mieć zupełnie inną historię. Jestem ciekawy, liczę na to w sumie, że Flora i Tecna będą bardziej rozwinięte w tym Reboocie. Liczę również na to, że jeśli będą Trix, to faktycznie jednak oni nie wymyślą nowej historii dla Aishi, bo naprawdę spodoba mi się jednak taka historia i jest to faktycznie za tym, żeby ona była antybohaterką. I jeśli oni faktycznie, mam nadzieję, pójdą tym tropem, że Aishi faktycznie jest antybohaterką i ona będzie miała tą samą historię, którą miała w podstawce i będzie nam to właściwie od samego początku ujawnione, że Aishi ma tą siostrę wskrętą, to ja mam nadzieję, że to będzie widoczne, że Aishi jest antybohaterką i na przykład będzie taka scena, gdy Darcy i Story nic będą chciały wykonać Bloom, ale Aishi je powstrzyma. W sensie Aishi nie będzie chciała zabić Bloom. Naprawdę liczę na to, że takiego będzie miało miejsce, bo jeśli oni coś takiego zrobią i jeśli ten Sensei Sadonoryk będzie dobrą kotacią, to jest już tym bardziej jak dla mnie gwóźdź do trumny dla Rabbit Stretch. Jeśli naprawdę Wings nie zapsują i Rorok też nie zapsują, to już nie tylko Shira będzie lepszą bajką od Rabbit Stretch. Wings oraz Rorok również będą lepszymi bajkami niż Rabbit Stretch. To prawda, ja wiem, że to nie jest bajka, tak? Ale ja tutaj po prostu porównuję te bajki do tej gry, ponieważ serio, patrząc na Rabbit Stretch, odnoszę wrażenie, że Rabbit Stretch miało być taką grą, tyle ze w stylu tych bajek, tyle ze bardziej poważną. Ale to się nie wysło. Fobołac, prawda, w pierwszych tych częściach była bardziej poważna i to był jedyny czynnik, który ratował Rabbit Stretch, ale obecnie Rabbit Stretch jest w coraz gorszej sytuacji. I naprawdę, jeśli kotnacia Wings, to kotnacia, jeśli ten reboot Wings, jeśli kotnacia Rorok, to będzie coś dobrego, to oficjalnie stwierdzę, że Wings są lepsze i że nawet Rorok są lepsze od Rabbit Stretch. Oficjalnie to stwierdzę. Shira, ja oglądałem Shira i Księżyczki Mocy, tą bajkę, którą obecnie nagrywa Radin. Dla mnie ta bajka Wings jest lepsza od Rabbit Stretch. Nie dość, że ta bajka zakończyła się w idealnym momencie, gdy wszystkie wodki zostały domknięte i wszystko ma sens w tej bajce, i nie mogę z tego kontynuować i po prostu bajka zakończyła się w idealnym momencie, to jeszcze do tego były tam zajebice złoceńca, były bardzo dobre postacie, fabuła też jak dla mnie lepsza. I to po prostu ogólnie Shira jest lepsza od Rabbit Stretch. A jak tak dalej będzie, no to Wings i Rorok też będą lepsze od Rabbit Stretch. Jeśli faktycznie mamy wrócić Wings, mamy wrócić Rorok, Rabbit Stretch powróci za rok. Zawsze było tak, że Square Enix wybłysali kolejną też Rabbit Stretch co 3 lata. Co oznacza, że albo Square Enix sobie dadzą spokój i Rabbit Stretch nie będzie. Na co jeszcze ma być serylica, że faktycznie tak będzie, ale... Nie no, w sumie na co ja liczę. Oczywiście, że tak będzie. Oczywiście, że tak nie będzie, na pewno wypłyną kolejną też Rabbit Stretch. I jeśli oni wypuszczą kolejną też Rabbit Stretch za rok, to ja jestem na 100% pewny, że to będzie, taka sama porażka, a nawet to będzie jeszcze gorsza porażka, niż Life is Strange Scrolls. Teraz tak, dlaczego ja tak myślę? Ponieważ Life is Strange Scrolls niestety się dobrze przyjęło. Ponieważ fani Life is Strange to są toksyczni ludzie, którzy... Oni mają w dupie dobre napisane postaci, oni nie chcą dobrze napisanych postaci. Oni chcą nudne merysu bez charakteru. A za Alex i Steve to są nudne merysu bez charakteru, to Square Enix dalej będą podążać tym tropem. Square Enix dalej będą iść właśnie... tym tropem. Dalej będą tworzyć nudne merysu chłopcyce, jak Alek i Step, i takie właśnie postacie będą w kolejny też Rabbit Stretch. Ja się założę, że w kolejny też Rabbit Stretch główną bohaterką to będzie jakaś chłopcyca, będzie główną bohaterką, albo jest jakaś grubaska zakompleksiona, która będzie kurwiająca z charakteru jak Max. Ewentualnie jest to będzie jakaś gdzesna dziewczyka jak Max i Alex. Nie widzę jakiejkolwiek innej opcji, jeśli chodzi o główną bohaterkę w Rabbit Stretch. No nie ma takiej opcji, żeby oni wymyślili coś innego. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że niby, że być może faktycznie w Life is Strange główną bohaterką byłaby jakaś fajna dziewczyna z ciekawą historią, albo jest jakaś gotycka dziewczyna. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że takiego na pewno nie będzie miało miejsca. Po raz kolejny główną bohaterką będzie jakaś chłopcyca, jakaś gdzieś ta dziewczyka. Jeszcze gdyby to było ciekawe, ale to na pewno nie będzie ciekawe, bo to nie jest Shira, żeby to było ciekawe. Fakt faktem, główną bohaterką Shiry jest chłopcyca, ale ważny aspekt, o którym nie wspomniałem wcześniej. Adora, czyli główna bohaterka Shiry, ona podstawowa jest tego chłopcem, ale ona jednak trochę się zmienia na przestrzeni kolejnych sezonów. W sensie Adora staje się troszeczkę odrobinę bardziej dziewczęca w kolejnych odcinkach i też w kolejnych sezonach. I również to, o co zapomniałem wspomnieć, jest taka scena w piątym sezonie,
kiedy Adora śni o swojej przyszłości. W sensie ona ma tą swoją wymarzoną przyszłość, swoje wymarzone życie i w tym wymarzonym życiu ona szykuje się na jakiś bal. Co za tym idzie, w swoim wymarzonym życiu Adora jest bardziej dziewczęca, jest bardziej otwarta na te dziewczęce rzeczy i tym bardziej, myśląc o tym, jeszcze bardziej docenimy postać Adory, ponieważ Adora z chłopcycy staje się taka, że chce być bardziej dziewczęca. Więc to już jest ogromna różnica, a nie ma takiej opcji, żeby Square Enix jako główną bakterką mieli chłopcycę, która później zacznie stawać się bardziej dziewczęca. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Więc to jest również przewaga Adory nad postaciami z Love is Strange. Nie liczę tylko i Rachel, no i są i Daniela. To są jedyne postacie z Love is Strange, które są lepsze od Adory. A tak to... Tak to kłunia, jeśli chodzi o tą serię, o to uniwersum. Więc teraz tak, za rok będziemy mieli kolejny też Love is Strange, to będzie totalne chujstwo. A też niedługo, jeśli to jest faktycznie prawda, ci, którzy w ogóle się tym tematem interesują, ja się tym tematem interesuję, my się możemy spodziewać rebootu Unix i możemy się spodziewać kontynuacji Lorok. I nawet jeśli ta kontynuacja Lorok i ten reboot Unix zawiedzie i to nie będzie coś jakoś wielce dobrego, to i tak to na pewno będzie lepsze od Love is Strange. Co za tym idzie, Love is Strange jest na przegranej pozycji i to jest już tylko i wyłącznie kwestia czasu, a ja twierdzę, że Unix już nawet Lorok, nie myślałem, że nawet w spadku Lorok tak będzie, wiedziałem, że kogoś twierdzę, że Unix to lepsze od Love is Strange, ale znam, tak będzie w spadku Lorok. Lorok mi się wydawał mi wszystko gorsze, ponieważ w Lorok nie była z takiej akcji, ale ta kontynuacja, ona naprawdę sporo zmieni. Czuję, że sporo to zmieni, ta kontynuacja. No chyba to naprawdę bardzo spierdolą, ale naprawdę wiedzę w tych twórców, że tego nie spiepsą. Jeśli oni tego nie spiepsą, no to kolejna bajka, która będzie lepsza od Love is Strange. A co za tym idzie, jest, no, Love is Strange będzie lepsza Euraptyka i Monster High, bo właściwie Euraptyka i Monster High to jak dla mnie są tak na równi z Wings. Też bardzo lubię te bajki, mimo tego, że nam jest mniej akcji, to jednak naprawdę obydwie bajki mają sporo takich fajnych postaci, które ja bardzo lubię. Więc to będą kolejne bajki, które będą lepsze od Love is Strange. Przepaść, po prostu to jest przepaść, to jest kurwa przepaść i to jest przykre też. To jest przykre, czym się staje Love is Strange. Ale tak szczerze, ja doszedłem do wniosku, do takiego smutnego wniosku, że niestety Love is Strange był skazany na porażkę. Dlaczego? Bo zjebany fanbase Love is Strange. Square Enix wydali pierwszy coś Love is Strange z Chloe i Max. I wszystko zniszczyli fani Love is Strange. Większość tych toksycznych ludzi, ponieważ 85% fanów Love is Strange to spierdoliny, oni nie byli w stanie zrozumieć Chloe. Oni przypierdalali się do Chloe, oni hejtowali Chloe, nie byli w stanie w ogóle zrozumieć tych postaci, nie byli w stanie pojąć tego, co ta postać samo reprezentuje, nie byli w stanie zrozumieć tego, co się dzieje z Chloe. I wydaje mi się, że z tego powodu Square Enix wydali Love is Strange Before the Storm, żeby faktycznie ci ludzie mogli bardziej Chloe zrozumieć. Ale to i tak nie podziałało. Ludzie dalej hejtowali Chloe, dalej Chloe nienawidzili, ponieważ tak już wyszło ze Square Enix. Ja tutaj obwiniam w sumie te Square Enix postaci, bo ja myślę, że to jest też kwestia Max i Kate. Gdyby Max i Kate nie istniały, a gdyby zamiast faktycznie Max była Rachel z Chloe, a one szukałyby jej jeszcze swojej innej przyjaciółki, która zaginęła, to wtedy Love is Strange byłoby na o wiele lepszej pozycji. A tak? To jest pozycji wina Square Enix, bo stworzyli tak zjebaną postać jak Max i Kate, ale to jest również wina tych zjebanych fanów Love is Strange. Że Love is Strange właściwie od samego początku było skazane na porażkę. Później Square Enix stworzyli Love is Strange 2 i to była naprawdę zajebita ta Love is Strange, ale tam oczywiście nie było tej spierdolonej Max. To fani się oburzyli, fani zaczęli hejtować Love is Strange 2 tylko po to właściwie, żeby, nie wiem, Square Enix przywrócili Max. Mi się wydaje, że chyba o to im chodziło. No i przywrócili Max w pewnym sensie w Love is Strange Koros. Za sprawą właśnie Alex, która jest taka jak Max. Tylko jest taką rodzicą, że
Alex, no, ona przynajmniej nie jest zdradziecką zmiją, która wbija swoim saćką do pleca. I właśnie taka ironia, co mimo tego, że Alex nienawidzę bardziej jako postaci, o tym Max, no to jednak gdy mówimy o tym, kto jako jest osobą, no to Max nienawidzę bardziej od Alex. Bo Alex po prostu, kto jest kobę Max, z taką rodzicą, że no nie jest zdradziecką zmiją jak Max. No ale tutaj jednak dochodzi do tego wszystkiego to jest dalej postać z gry. I że jest tak trudna, że ma tak trudną historię, no to koniec końców jest gorsza od Max, ale jako osoba, no to Max jest gorsza od Alex, to zdecydowanie. Natomiast kurwa taka Bloom z Klubu X, która też jest opierdzielana przez fanbase Wings, jak dla mnie trochę bezpodstawnie, to i dłużej o niej myślę, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak Bloom jest naprawdę, bo to nie jest najbardziej wybitną postacią. To jest spoko postać jak dla mnie, ale no Adora jest naprawdę lepsza od Bloom. Adora z siły jest lepsza od Bloom. Katra nawet jest lepsza od Bloom, bo po prostu Katra ma naprawdę bardzo tragiczną historię, jest bardzo postacią rozbudowaną, też skomplikowaną, można naprawdę mieć różne odczucia wobec Katry i to jest naprawdę spoko w niej. I chociażby dlatego, że właściwie to Katra to jest taka damska wersja Thora z God of Ragnaroka i to też naprawdę tutaj wiele. To jest naprawdę dobry świat, co sami Katrze. W ogóle ja oglądając Shiry byłem naprawdę zszokowany, ale też kurde podjarany tym faktem, że oni naprawdę w Shize zrobili damskie, a to może nie dosłownie, ale po części oni zrobili damskie reprezentacje tych trzech bogów, czyli Baldura, Thora i Odyna. Byśmy musieli opowiedzieć Shire, żeby bardziej zrozumieć, co mam na myśli, ale naprawdę, że oni coś takiego zrobili, twórcy Shiry, to tym bardziej oni mają ode mnie szacunek. W Bajs takie rzeczy, nie spodziewam się tego w Bajsa, ale co takiego faktycznie w bajce miało miejsce i to tym bardziej sprawia, że mam naprawdę pozytywną opinię na temat Shiry i Księżniczek Mocy. Więc Adora dla mnie jest no, lepsza od Bloom jako postać o wiele, no ale myśląc o Bloom stwierdzam, że Bloom naprawdę jako osoba przede wszystkim jest to wspaniała osoba, wspaniała dziewczyna, z którą powiem szczerze, na pewno chciałbym się zadawać z Bloom, gdybym był dziewczyną, no bo tak no. Jako facet marne szanse, że mógłbym się w ogóle taką Bloom zadawać. Ale jako dziewczyna, gdybym był dziewczyną, no to ho, ho. To byśmy były najlepszymi braciukami z taką Bloom. Taka prawda, naprawdę. Jestem. Patrząc na niektóre sceny Bloom i Steli, za całe miejsce bardziej doceniać przyjaźń między Bloom i Stelą. Steli można zarzucić to, że bywa głupia, że bywa trochę wkurzająca, ale nigdy nie zarzucaj tego, że jest obcaczką, bo nie jest naprawdę. Przyjaźń między Bloom i Stelą to jest jedna z zalet Winx. To jest jedna z zalet Winx i naprawdę dobrze się na to ich przyjaźń patrzy. W przeciwieństwie do Chloe i Max. No Max, sposób w jaki Max traktuje Chloe to jest po prostu dla mnie tragedia. To jest tragedia. I to, co mnie wkurwia, to jest to, jak kurwa. Max rzekomo ma być dobrą osobą. Max jest przedstawiony jako ta dobra osoba, gdy w rzeczywistości Max nie jest dobrą osobą. Oj nie. Max nie jest dobrą osobą. Max jest zmieniony, Max jest toksyczny, Max jest wkurwiająca. Nienawidzę Max. Dobrą osobą to jest właśnie taka Bloom z Winx. Bo można by rzec, że ona potrafi gzesy. Faktycznie, trochę tam gzesków ma Bloom, ale ona ma gzeski jako postać. Ale nie jako osoba. Jako osoba to Bloom jest wspaniała. No normalnie, gdybym był dziewczyną, to byśmy z Bloom były best friends forever. Z taką Bloom właśnie, no. Zaraz po prostu przebać, jak ja zmieniłem zdanie o Bloom, jak ja mam negatywną opinię o Max. Nawet już mimo tego, że Bloom jest taka zazdrosna o Skaja i troszeczkę to irytuje, to ja do tego bym podszedł w ten sposób, że po prostu na spokojnie bym o tym porozmawiał z taką Bloom na temat jej zazdrości. Z kolei wgarnąłbym, jak bardzo jej nienawidzę za to, jak traktuje Chloe. Więc to jest po prostu zapaść. To jest, no jest tak, mam w głowie tą scenę z tego sezonu, gdy Bloom zaufała Selinie i Selina otruła Florę i Bloom się o to obwiniała, no to naprawdę na miejscu dziewczyn to bym Bloom stulił w tym momencie. A Max bym odepchnął i wygarnąłbym, jak bardzo jej nienawidzę. Więc to jest ta różnica między tymi dwoma bohaterkami. No Bloom nie jest oczywiście najlepszą postacią, ale jest naprawdę spoko postać, niezależnie od tego, co inni sądzą.
Ja na tę postacie naprawdę staram się patrzeć obiektywnie, nie tylko kierując się swoim zdaniem, ale również oceniam te postacie na podstawie tego, jak są napisane, jaką mają historię i naprawdę obiektywnie patrzę na Bloom, to jest spoko postać. No, Dora to jest. A w ogóle Dora to jest psepaś nad Maxi, nad tymi postaciami z Lavistret. To jest po prostu masakra. A co nie nad wszystkimi, no bo dalej Chloe i Rachel są najlepsze, tak samo są i Daniel, ale. Adora robi psepać nad Max, nad Alec, nad Steph. W ogóle naprawdę, ja tej trójcy tak nienawidzę. Ja nienawidzę Max, Alec i Steph. To są najgorsze główne bohaterki ever. Nienawidzę. Nienawidzę tej trójcy. Nienawidzę ich. I szczerze? Ja w miejsce trzecie umieściłem postacie Max, Alex, a co jest, nie Alex, Max, Marinette i Ellie, ale gdybym już serio miał stwierdzić, która mnie najbardziej z nich wkurwia, to myślę, że tak Max. Ze względu na Chloe. Marinetta jest bardzo wkurwiająca, ale jednak przynajmniej w przypadku Marinetto to tam nie ma Chloe, która jeszcze doprowadzałaby do tego, że jeszcze bardziej bym Max nienawidził. Znaczy Marinette nienawidził. Znaczy no Chloe nie jest właściwie Chloe, ale to inna Chloe. A nie na Chloe, którą ja uwielbiam. Więc to jest jednak różnica. Taka spora różnica. No to może nie spora różnica, ale taka minimalna różnica. Spora to bez przesady. W dalszym ciągu te postacie egzekwują na trzecim miejscu najgorszych postaci ever. Ale jeśli ma być Siry, to też oglądając Sirę, to naprawdę taki spoiler mamy. W piątym sezonie Siry jest bardzo dużo akcji w kosmosie i te akcje w kosmosie nawet zahaczają o pewien rodzaj horror. I to też mi się naprawdę podobało w tym piątym sezonie. I w ogóle oglądając ten piąty sezon Siry, muszę powiedzieć, że zacząłem o wiele bardziej też optymistycznie patrzeć na kolejną grę od Dark Pictures, ponieważ kolejna gra od Dark Pictures ma być w kosmosie, to ma być horror w kosmosie. Ja jeśli mam być serio, za bardzo tego nie widziałem, ale zważając na to, co twórcy Siry byli w stanie zrobić, jeśli chodzi o kosmos w piątym sezonie, a jednak piąty sezon zahaczał o takie klimaty trochę z horroru nawet, to naprawdę zrobiłem sobie nadzieję, że faktycznie ta kolejna treść od Dark Pictures może być dobra treścią. To faktycznie będzie powrót do dobrych gier od nich, a nie, że to będzie kolejna porażka w stylu The Devil Inni, które było straszne. Nienawidzę The Devil Inni. Nie jest to co prawda gra tak bardzo zła jak The Last of Us 2 albo Skoros, ale no to jest zdecydowanie jedna z gorszych gier. To The Devil Inni właśnie. I w ogóle jest kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć. Jak patrzę kurwa na te stereotypowe lesbijskie wodki w grach, to aż mi się niedobrze robi, naprawdę. Jak kuźwa myślę też z drugiej strony o damskich kreacjach z bajek, znowu jak Winx, to stwierdzam, że gdyby taka Muza i Leila były razem, gdyby kanonicznie one były razem, to byłby to 100 razy lepszy wodek lesbijski niż to, co oferują gry na chwilę obecną. No jeśli chodzi o gry, to jedyny wodek lesbijski, który mi się podoba, to Chloe i Rachel. I Valerie i Judy z Cyberpunka ewentualnie są ok, jak dla mnie. Nie jest to przełom, ale są ok. Natomiast inne wątki lesbijskie z gier to jest po prostu jedno wielkie ścierwo, to jest dramat. To jest kurwa dramat. Nienawidzę Erin i Jamie, nienawidzę Alec i Steph, nienawidzę Ellie i Dean. Nienawidzę tych wątków, nienawidzę. Natomiast jeśli chodzi o bajki, Muza i Leila myślę, że by mi się spodobały, gdyby kanonicznie były razem. Wtedy też myślę, że miałbym lepsze zdanie o Muzie, bo. No ja mu za mnie wkurza, ale to głównie ze względu na to, jak ona traktuje Rivena. Ciekawy jestem, jakby traktowała Leylę, gdyby były razem. Lina i Carissa też, gdyby były razem, to też, no, to byłby fajny wątek. Kurwa, ja pierdolę, nawet gdyby miała się, no. Gdyby były koniec końców razem. Nawet to by było ciekawe w sumie. I w ogóle jest jak mowa o Blumi Aisi, to RD naprawdę dał fajny pomysł, jak mogłaby przebiegać dalsza reformacja Aisi w kolejnych sezonach. Jeśli w ogóle to będą kontynuować, a mam nadzieję, że będą to kontynuować. I naprawdę, stając jeden z takiego postów, stwierdzam, że RD powinien być zatrudniony jako twórca Wings, do tego, żeby dać tym twórcom pomysł na to, jak powinna wyglądać pełna reformacja ICI. Jeśli chodzi o kontynuację ich historii. Bo gość naprawdę pomysł ma zajebisty. No ale to do tego, no. Nie wiem, co jest, coś jest, co chciałbym powiedzieć na chwilę obecną. Tu już wyczerpałem temat. No, wodki lesbijskie to jest dramat w grach, jak pierdolę, to jest kryzys, to jest dla mnie przykre, że w bajkach byłyby lepsze wodki lesbijskie, gdyby to faktycznie były wodki lesbijskie. Chyba już nawet Blomistelek by były razem, to byłby psałom.
totalne obalanie stereotypów, bo obydwie są dziewczęce. Blum i Stella. No wiadomo, jaki jest stereotyp o lesbijkach. Zakaza to jest kobtyca, ej! Nienawidzę tego strasznie, tego, nienawidzę tego stereotypu. No tym bardziej to mnie oburza, no bo kurwa jest tak. Tutaj trochę zachodzimy o sprawy prywatne, ale ja wewnętrznie nie dość czuję się dziewczyną, no to jestem w dodatku lesbijką, no bo mi się podobała dziewczyna, no to. Tak teraz zachodzimy o sprawy prywatne, no ale tym bardziej mnie to oburza, takie przedstawianie lesbijki jako chłopca. Rzadko mi się o tym mówi, ale no. Teraz pomyślałem, że tak wspomnę, bo jakby się ktoś teraz zastanawiał, dlaczego aż tak mnie to wkurwia. W sensie, dlaczego aż tak mnie wkurwia przedstawienie lesbijki jako chłopczyce, no to. No to chyba już teraz wiecie, dlaczego mnie to tak wkurwia. Ale i tak chciałbym, żeby inne osoby, nawet te, które po prostu normalnie czują się sobą, żeby faktycznie zwróciły na to uwagę, bo to jest problem. To jest problem i z tym coś trzeba zrobić, bo naprawdę stereotypy nie są dobre, stereotypy są złe i stereotypy powinno się tępić w grach. No gry ostatnio naprawdę zachodzą o stereotypy i to jest po prostu dramat. Nie wiem co powiedzieć z tym rokiem 2023, na chwilę obecną to jest tragedia i Spider-Man myślę, że jedynie może uratować ten rok, bo podobno chyba w tym roku ma być kolejna część Spider-Mana. Mam nadzieję, że spadnie mi do gustu, chociaż wiem, że na pewno Mary Jane mnie wkurwi, no ale przynajmniej tam będzie Peter. Będzie Peter, mam też nadzieję, że będzie Blackhead, bo bardzo polubiłem Blackhead, mam nadzieję, że będzie Miles. Te postacie uratują Spider-Mana i to będzie dobra gra. No i te zocyty myślę, że będą fajni. Jeśli o co widzę, Spider-Man wyjdzie w tym roku. No, jeśli chodzi o kolejny rok, no to można się przygotować na Abominacie w postaci prawdopodobnie jest tego raczej gry niż Tchoros, bo będzie kolejny Life is Strange, to kolejny Life is Strange będzie zjebana. Ale dobra, ja na chwilę obecnego ojcem, to będzie na tyle. Na razie.